Ja, panie pośle, ja chciałabym się ustosunkować do pytania zadanego spoza studio, mianowicie dotyczącego prywatyzacji lasów państwowych. To nie do końca jest prawda, że państwo zawsze głosowaliście przeciwko prywatyzacji, a mianowicie kiedy w 2010 roku był projekt bodajże przez PO złożony dotyczący prywatyzacji lasów państwowych, to państwo go poparliście. Tylko dwa miesiące temu państwo głosowaliście, czy byliście za tym, żeby rzeczywiście nie prywatyzować tych lasów państwowych. Jeżeli pan się z tym nie zgadza, to ja bym prosiła taką deklarację z tego miejsca, że nigdy PSL nie będzie głosowało za prywatyzacją lasów państwowych w Polsce. Znaczy ja takiej deklaracji nie będę składał, bo ona już jest wszystkim i wobec znana. Natomiast powiem pani tak, nigdy nie było pomysłu żadnego odnośnie prywatyzacji lasów. Nie było takiego pomysłu. Był taki pomysł za czasów, kiedy rządziło PiS, żeby nie sprywatyzować, ale stworzyć spółkę Skarbu Państwa. I to było niebezpieczne i wtedy zaprotestowaliśmy jednoznacznie. Natomiast później już nie było takiego pomysłu. To są emocjonalne rzeczy podgrzewane, bo ludzie chcieliby zachować dla siebie lasy, mieć gdzie wyjść, pospacerować, pozbierać grzyby, jagody i tak dalej. I nigdy ludziom nie zgotujemy takiego, że tak powiem, takiej sytuacji, aby wpaść nawet na ironiczny i głupi pomysł, że lasy można prywatyzować, czy sprzedawać, czy oddać gdzieś innym właścicielom. Nie ma takiego pomysłu i naprawdę no, dziwię się, że niektórzy kupują ten temat nie znając genezy tego. Ale pan wstawił na fanpage'a ostatnio też taki plakat, na którym, że PSL przeciwko prywatyzacji. Tak. Czyli jednak coś jest na rzeczy. Tak, nie. Już odpowiadam. No właśnie. Zrobiliśmy ten plakat, aby jasno i czytelnie ludziom powiedzieć, bo wobec takiego ogłupienia, jakie w tej chwili panuje, ludzie już nie wiedzą, czy ktoś chce prywatyzować, czy nie. Żeby jasno i czytelnie napisać, że jesteśmy za zapisem konstytucyjnym, żeby raz na zawsze święte słowa zapisać, bo zmiana konstytucji nie jest taka prosta. Trzeba większość konstytucyjną mieć, a to jest bardzo trudno przy naszym rozdrobnieniu partyjnym jeszcze stworzyć, więc jeżeli wprowadzimy to do konstytucji i jeżeli pozostałe ugrupowania, o co zwracam się tutaj, również do Prawa i Sprawiedliwości, bo wasi posłowie mają tam wątpliwości, czy to jest słuszne, chcieliby w dalszym ciągu podgrzewać tą atmosferę i tworzyć ten podział, wywoływać te emocje. Wybory szybko miną, a nam jest potrzebny spokój, więc może lepiej zająć się innymi sprawami. Zaglądamy do internetu, dziękujemy.